Po drodze zatrzymaliśmy się w dziwnej restauracji, gdzie serwują parówki w cieście na precle. Bardzo ciekawe. Jest to mega tłuste i niezdrowe, co prawda, ale pyszne. JJK, jak paróweczka? Pyszna, ale jak zobaczyłam, jaki z niej tłuszcz wycieka, to stwierdziłam, że to jest zabójstwo. Biały dzień. Jeszcze z tym sosem serowym. Nie, no po prostu masakra, jak Amerykanie się tak odżywiają na co dzień. No to ja współczuję. Okej, jesteśmy już na parkingu, zapłaciliśmy za parking 25 dolków. Powiem wam, że tutaj wjechać jest gorzej niż na lotnisko. Dobra mordeczki, jesteśmy już na parkingu. Zapłaciliśmy 25 dolarów za parking za cały dzień. Będę wam w międzyczasie też podawał cały czas cenki, co ile kosztowało. Bo jeżeli ktoś z was będzie chciał kiedyś lecieć na przykład do LA i pójść do Disneylandu, żeby wiedział, jakie mniej więcej wiążą się z tym koszta. Zobaczcie, jak są fajnie oznaczone parkingi. Na przykład Donald 2F, żeby się nie zgubić. Na pewno na innym piętrze jest myszka Mini, albo myszka Miki, albo Daisy. Musimy to zobaczyć. Więc później mówisz do gościa, gdzie zaparkowałeś furę? Na Donaldzie 1G, wariacie. No i śmigacie. Jajka, przyszykuj bilet, którego nie masz. Jeszcze nie mamy. Musimy znaleźć gdzieś kasę z biletami. Właśnie przyszliśmy od prawa jak na lotnisku i teraz idziemy poszukać biletów, bo wypadałoby je w końcu kupić. JJ, bo nasz pociąg odjeżdża! Dawaj, dawaj! Znaleźliśmy budkę z biletami i cenowo wygląda to następująco. Jedna osoba za jeden dzień 139 dolarów. 135 dokładnie. 135, tak? A, 135 dolarów, więc no nie jest to mało, no ale miejmy nadzieję, że dużo zwiedzimy, że nie będzie nie wiadomo jak dużo kolejek. Pomimo tego, że sprawdziliśmy sobie w internecie, ile osób dziennie odwiedza Disneyland. I ile odwiedza? 50 tysięcy dziennie, tak? Tak, 50 tysięcy osób dziennie korzysta z tych wszystkich atrakcji, więc to jest naprawdę mega dużo. My stajemy w kolejce, miejmy nadzieję, że szybko się uwiniemy ze wszystkim. W końcu się udało po wielu godzinach czekania. Czekaliśmy około godzinkę na bilety. Chcieliśmy kupić przez internet, ale niestety się nie udało. Mamy troszeczkę problemy, ale radzimy sobie jakoś. Lecimy zwiedzać. Spójrzcie, Miki i Mini poszli. Jesteśmy prawie na miejscu. Powiem wam, zamek przecudowny. Jest też sam Walt Disney, pomnik Walta Disneya z Mikim za rączkę. A w oddali przecudowny zameczek. Fajnie, że mamy super pogodę, więc jest co podziwiać. Wieje strasznie, co to jest za fryzura na głowie? Spójrzcie, jak ten pałacyk, zameczek wygląda z bliska, jest przecudowny. Ale powiem wam, że myślałem, że będzie o wiele, wiele większy. On wcale nie jest taki duży, jak się wydaje na filmach czy też w internecie. Już się nie mogę doczekać tej przecudownej oprawy, która będzie o godzinie 21:30. Zostajemy tu aż do wieczora, ponieważ chcemy obejrzeć pokaz sztucznych ogni oraz tą całą właśnie piękną, baśniową oprawę. Co robimy, JJ? Zwiedzamy. Jakąś atrakcję zaliczymy może, co? Jest jakaś karuzela. No jest jakaś karuzela, ale to chyba dla młodszych, tak. A to w sumie dla ciebie. Raczej się tam nie zapakujemy. Ja nie mam kompletnie pojęcia, gdzie mamy iść. Ja też nie wiem, no idziemy przed siebie. Idziemy przed siebie. Może znajdziemy jakieś jedzonko? Czy to jest wata cukrowa? No taką, w kształcie Mikiego. Czy popcorn w kształcie Donalda. Ona sama masz bardziej ochotę. Dobra, zjedzmy watę cukrową. Watę cukrowe nie jadłem z milion lat. No, ja też. Spójrz, jaka szczęśliwa. Na tle karuzeli mówisz? Ale bajerancki Miki.
jeździć na Sonika Jumbo? Nie. Boisz się? Chyba jestem za ciężka na to. Zobaczcie, oni pływają do środka. Ja też chcę iść na to. Ale kozak. Wieloryb ich zjadł. Nie wiem jak ty, ale ja tam idę. Ja też. W ogóle wiesz jak masz to zrobić? Czy improwizujesz? Improwizuję. To jest na patyku czy na papierku? Na czym to jest? Na takim papierowym patyku, który jest bardzo niestabilny. Czekaj, otwieram. O jest, udało się. O, spadnie mi! Nie! Zjeżdża na dół? JJ-ka będzie fail? Będzie fail czy nie? Popsuli nam watę. Kurczak. Kurczak, wata zrożna. Ale pasuje do twojej bluzki. Powiem tak, dawno nie jadłem waty. Ja też. Bardzo dziwne, no. Taki cukier. Chrupie w zębach. Kto lubi watę cukrową, zostawia lajka. Serio. Okej, okay. Tutaj mamy jakąś pierwszą atrakcję. Możemy sobie wejść, ale trzeba poczekać w kolejce. Jakieś 5 minut. Nie mam pojęcia, co tam jest. Ale za chwileczkę się przekonamy. Tak, tu jest spływ łódką. Dobra, lecimy tam. Uważajcie, bo to jest niebezpieczne, tu jest wody gdzieś, nie wiem, po kolana. Musicie uważać, a jak? Atrakcja za nami, ja tak mogę zwiedzać. Płynie sobie łódeczką elegancko z ukochaną dziewczyną, ta. Śpiewają piosenki nad głową. Powiem wam tak, lalek w środku było, nie wiem, 500, 600. Każda miała osobną animację. Ktoś się naprawdę napracował. Wrażenie bardzo fajne. Cały przejazd trwał, myślę, z 10 minut. Jeżeli jesteś zmęczony po całym dniu zwiedzania, no to skakujesz sobie na łódeczkę, płyniesz. To była akurat nasza pierwsza atrakcja. Lecimy teraz na coś bardziej żywiołowego. Spójrzcie, ile osób siedzi i na coś czeka. Dokładnie nie wiem na co, ale prawdopodobnie będzie tu szła jakaś za chwilę parada. Więc wszyscy już się ustawili, zajęli najlepsze miejsca. No jestem mega ciekawy, może uda nam się nagrać. Powiem wam, przecudowna parada. JJ-ka, co ci się najbardziej podobało? Najbardziej podobała mi się Ola. Ola był cudowny. I w ogóle śnieg się sypał. To był chyba sztuczny, ale bardzo fajnie to wyglądało. Wszystkie dzieciaki, jak zobaczyły królowe śniegu, no to zaczęły piszczeć, nie? Tak, no i oczywiście moja ulubiona bajka, czyli Śpiąca Królewna była na samym końcu i też zrobiła. Moją ulubioną bajką zawsze był Kaczor Donald. Aby napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona bajka.
Lecimy dalej. Co tu dziejka się dzieje? Czujesz jak pachnie? Tak, ładnie pachnie. Co to jest? Bo ja nie wiem, ja się nie znam. Sklep z wszystkimi przebraniami księżniczek z bajek. Aha. Wow. Patrz, jakie korony. Nie chcesz sobie kupić jakiejś sukienki? Chyba się nie wcisnę. JJ, tu masz uszy mini. Zobacz. Takich szukałaś? Nie, ja chciałam z ruszowym, ale widzę, że nie ma nigdzie z ruszowym. No to są oryginalne. Mini miała czarne uszy, przecież jest myszą i różową, czerwoną kokardkę. No. Zawijamy. No i jak, JJ-ka, elegancko wyglądasz. Idziemy się teraz przejść po zamku? A można? Do zamku idziemy wejść, tak. Tam do środka, na wieżę. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? Okej, okay, zameczek zwiedzony. Co to była za bajka w końcu? To była Śpiąca Królewna. A, JJ-ka zachwycona, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Ja myślałem przez chwilę, że to jest kopciuszek, że o kapcie chodzi, ale kapcie nie widziałem. Było wrzeciono, animacje 3D bardzo fajne. Było też takie okienko, gdzie mogłeś zaglądnąć, co tam się dzieje i nagle wyskakiwała jakaś tam postać, nie znam tej postaci, ale tam kilka osób się wystraszyło. Generalnie spoko. Spójrzcie na to. Idziemy ustawić się w kolejce. Nie wiem, to chyba jest ciuchcia z Powrotu do Przyszłości. Wow! Dosyć szybko, spójrzcie na to. Ja dziękuję, idę na to. Tam się zaczyna kolejka, idzie tędy, tu, na dół, w tamtym kierunku, tu i dopiero za tym drzewem się kończy. O mamo, spójrzcie, co sobie zamówiłem. Nogę indyka, ja dziękuję. Justyna, chcesz gryza? Chcę. Okej. Widać, że jesteś głodna, dobra? JJ, zobacz, jaki piękny zamek nocą. Ruszowy. Tak sobie go wyobrażałaś? No, w sumie. Rewelacja, powiem wam, w nocy 100 razy ładniejszy niż za dnia. Co, jakieś fotko robimy? Tak. Woo! Wszystkiego najlepszego, misiu. Dzięki. Zobacz, siadasz do rakiety, gościu, i fruwasz. Przecież to coś kozackiego jest. JJ, ja chcę na to. No. O, zobacz, jakie to jest przekozackie. Siadasz w rakietę i fruwasz, kobieto. Nauczę cię latać dzisiaj. Tak to wygląda i chyba doszliśmy do wniosku, że chyba nie, że jest za niskie. JJ-ka, na coś wyższego, lepszego? Myślę, że warto poczekać w kolejce na coś wyższych lotów, a jak już mamy stać, to na coś lepszego. JJ, mieliśmy znaleźć coś wyższych lotów, a będziemy pływać pod wodą, łodzią podwodną. Najmniejsza kolejka była do tego, więc stwierdziliśmy, że warto. Łódź podwodna pod nas już przypłynęła. Zobaczymy, jak to wygląda pod wodą. Z tego, co rozumiem, JJ, to będziemy sobie tak siedzieli i patrzeli tutaj przez okienko. Tak. JJ, wiesz, że już odwrotu nie ma? Zamknęli. Tak, zaraz gaśnie światło i będziemy nurkowali. Zatkaj nos. Okej, okay, wynurzyliśmy się na powierzchnię, powiem wam tak, w skali od 1 do 10, 5, bardzo fajna technologia. Faktycznie byliśmy pod wodą, czuliśmy się jak w tej łodzi podwodnej. Przypomnieliśmy sobie całą historię rybki Nemo, ale nie dziwię się, że była tak krótka kolejka. Co ty masz ciekawego?
Mam muffinka z czekoladowego, muffinka z myszką Miki, a dla ciebie jest głowa myszki Miki, ale nie wiem, co jest w środku, jestem bardzo ciekawa. Wygląda przysłodko. Czyli to jest twój tort urodzinowy. Tylko brakuje mi jeszcze świeczuszki na środku, ale nie ma niestety świeczek. Ale za chwileczkę będzie pokaz sztucznych ogni, więc obejdzie się ze bez świeczki. Jagódka, co ty tutaj masz? Koronę. Korona. Jak dla księżniczki. Jak dla księżniczki, tak. Pod zamkiem będzie zajadana. I taki sam myszka Miki. Lecimy zjeść. Naprawdę, pirotechnika na wysokim poziomie. Trwało to około 20 coś minut. Kozak, wszyscy tańczyli, bawili się. Powiem wam, że nigdy nie widziałem tak długiego pokazu fajerwerek. I takich pięknych oczywiście. No, więc... było pięknie, naprawdę, ale tego pewnie na kamerze nie będzie widać tak jak w rzeczywistości. Musicie sami przyjechać i zobaczyć, czy to do Paryża, czy to do Los Angeles. Wasz wybór. JJ. Co będziemy robili teraz? Będziemy lecieli jak jakiś pan. Będziemy... Nauczą nas pływać w Ameryce. Takim statkiem kosmicznym. Powiem wam, że Piotruś, pan mnie naprawdę zaskoczył. Wiem, że tego nie będzie widać na kamerze, tak samo jak w życiu realnym, ale JJ... Było pięknie, jakbym latała w kosmosie. Naprawdę rewelacja, mega fajne przeżycie. Lecimy dalej, znaleźć jakąś ciekawą atrakcję. Okej, startujemy z jakąś chorą kolejką. Nie wiem, czy damy radę, miejmy nadzieję. Cóż, pięknie. Co to miało być, to ja nie wiem. Pierwszy raz. To była masakra. Bo... Pierwszy raz jechałem taką kolejką. Ja też. I... Myślałem, że wypadnę, nie? Ja też myślałam, że wypadnę. To... Nie dałem rady w ogóle nawet czegokolwiek nagrać, bo tak rzucało, miotało mną jak szatan. Przez jakieś bo tunele przejeżdżaliśmy, wodospady. Woda nas chlapała. Jeszcze jest tutaj ciemno. No mega atrakcja. Lecimy na kolejną. Let's go. Tutaj coś dla fanów Gwiezdnych Wojen. Zobaczcie, fabryka robotów. Tutaj możesz podejść i sobie sam androida złożyć. Nie wierzę.
Tutaj naprawdę coś dla fanów Gwiezdnych Wojen, zobaczcie na to. Przecież to jest nienormalne, żeby coś takiego stworzyć. Idziemy szukać jakiejś atrakcji związanej z Gwiezdnymi Wojnami, bo mam ochotę jeszcze na jakąś kolejeczkę. Let's go! Jakiś alarm się włączył. Powiem wam tak, ja się czuję, jakbym był na planie filmowym Gwiezdny Wojen. To jest chore! Nie wiem, co się wydarzyło, ale jakiś silnik wystartował. Aha! Nie wiem, czy buchnie, czy nie, ale uciekam stąd, pierdziele. Jeszcze coś pójdzie nie tak. Dostaliśmy jakieś bilety pilota. Jesteśmy we wnętrzu statku kosmicznego. Pilot. Pilots in the front, side by side. Dostaliśmy misję. Ja jestem pilotem, latam góra-dół, JJ-ka prawo-lewo. Łukasz z Jagodą bronią statku, czyli będą musieli strzelać. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale jest przekozacko, nie? To chyba była najlepsza atrakcja dzisiejszego wieczoru. Coś chorego, ja nie wiem co to było, ale ja byłam w kosmosie. I sterowałam statkiem kosmicznym. Sterowałam statkiem kosmicznym. Soku Millennium. Soku Millennium, podkreślmy. Wow. Nie, cudownie, jeżeli będziecie mieli możliwość przyjechać do Disneylandu, do Los Angeles, od razu atakujcie strefę Star Wars. Naprawdę polecamy. Po całym dniu pełnym wrażeń wracamy już na parking. Powiem wam, że Disneyland jest przekozacki. JJ-ka uważa, że to były jej najlepsze urodziny na świecie. Najlepsze ja ever. Jestem zadowolony. To, co wam pokazaliśmy, to i tak jest tylko, nie wiem, z 1/10 tego, co my tutaj zwiedziliśmy, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Na pewno tu wrócimy. Na pewno, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Może następnym razem do Disneylandu, do Paryżu. Do Paryża, przepraszam. Ja jeszcze nie byłam w Paryżu, więc jestem za. Więc jest pretekst, żeby pojechać. Trzymajcie się. Elo.